No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym nagrywanym od razu po poprzednim i publikowanym też odcinku z Szoguna 2. Wczoraj nie było odcinku, więc dzisiaj chciałbym wam zaprezentować dwa. Więc jeżeli będzie wam się to podobać, zostawcie oczywiście lajka, komentarz i zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał, tak samo w poprzednim odcinku, zapomniałem o tym powiedzieć. No i rozpoczynamy, słuchajcie, tutaj dalszą naszą przygodę. Za 4 tury będziemy mieli opracowaną technologię, mieliśmy już tutaj rozejm teraz z Yusugi, co mnie cieszy, i mamy dwóch wasali tak naprawdę, no to spoko. I to są dwa potężne klany, o dziwo. Dobra, ciekawe czy... A, zobaczcie... Teraz Hojo będzie się zachowywało bardzo interesująco, bo prawdopodobnie będą chcieli przepłynąć do jakiegoś z naszych wrogów. I w tą stronę będziesz szedł. Dobra, no to idź. Spoko. Jesteśmy w stanie coś takiego zaakceptować. To, że ja tam nie zdobyłem, po prostu, że on się cofnął, a nie zaatakował tą małą pierdółkowatą armię, to będzie tylko powodował problemy. Dobra, miliony tak zwanych ludu u niego. Ale okej. Okay. W zasadzie interesowałby mnie nawet, gdyby on, słuchajcie, to Yusugi zniszczył. Czemu nie? To nam kupi kilka tur. Zanim on tam przejdzie, to mu zajmie trochę czasu. Ja mu mogę niszczyć tutaj morale, powiedzmy, moimi agentami i tak dalej, ale Shinano Północne jest prowincją mocno fortyfikowaną. Utracono prowincję Echu. No, trudno. Sabotaż. Ja po prostu dostanę szału za chwilę z tym ninją, który tutaj jest. Metsuka awansował. Gdzie? Najazd wroga. Mino. Dobrze. Stąd cię w takim razie zabieramy. No tutaj bym chciał w takim razie dbać o miasto. Tego Metsukę damy sobie tutaj. No i patrzcie, no i dalej nie mam tego ninja pokazanego, nie? On jest niewykrywalny. Po prostu... Jezu. Autentycznie. Jest absurdalne wręcz. No i teraz pytanie. Czy my możemy... wykonać zamach? Mała szansa. Czy ja mogę tu coś zrobić? Przekupstwo będzie kosztowało strasznie dużo, ale może się uda, słuchajcie, przekupić tych. 95% szans na powodzenie, 1200. No i próbujemy. W takim razie. W ten sposób ich wyeliminujemy. Super. Dobra, przekupstwo się udało. Mamy, prawda, samuraj z Yari, których od razu wywalę. Zostawię sobie Ashigaru z łukami, którzy są zdecydowanie potencjałem lepsi. I teraz pytanie za 100 punktów. Tu jest milionowa armia samurai z Yari. Spróbujmy ich w taki... Znaczy tak, najpierw podejdźmy bliżej, bo ja chcę zobaczyć, co tu jest. Samuraje z katanami, samuraje z Yari, samuraje z łukami. Dobra armia, jednym słowem. Naprawdę dobra. I teraz tak. Tu dostaniemy garnizonowo dwa oddziały. Jest to mały zamek. Paradoksalnie się właśnie zastanawiam, czy nie lepiej byłoby. Ja się trochę obawiam po prostu utraty generała. No ale dobra. No nie chcę oddawać tego bez walki. Zrobimy tak. Tu spróbujemy wykonać zamach. A czemu nie mogę sabotować? A, pieniędzy mi nie starczy. Ale mogę próbować wykonać zamach i to jest, powiedzmy... Dobra, który z tych generałów jest dla mnie groźniejszy? Mamy jednego generała i drugiego. Pokaż mi tego. Minus 1 do wierności tego generała. Plus 10% zasięgu ruchu jednostek pod jego dowództwem. A ten? Plus 1 do dowodzenia podczas zasadzek. Wojownika masz. Nocny wojownik. Okej. Okay. A ty w co poszedłeś? Wojownik i strateg. Nocny wojownik też ma tą umiejętność. Teoretycznie bym tego próbował zabić. To jest Fujiwara. Ze starożytnego rodu. Nie wiem, czy się uda. Zapewne nie, ale... Wróg zraniony. Okej. Okay. I czasem jest tak, że po prostu ci ninja potrafią was tak... po prostu tak zdziwić swoim ogarnięciem, że dadzą radę, że to już takie miłe jest. Jednym słowem. Okej, okay, sprawdźmy wiadomości. Raport kwater mistrzowski, Fukushima, Owari, fajnie, zyskano cechę. Generał, minus 10% zasięgu ruchu, znowu mi coś tu plumpa. Minus 10% zasięg pod jego dowództwem, dum, dlatego pana, okej, okay, dobra. No to co, wracamy sobie do tego miejsca i trzeba by, bo tak, trzeba będzie po pierwsze w dwa miejsca pójść, prawda? Najpierw pójdziemy tędy, żeby ich trochę tu odciąć. Jop. I może się uda ich jeszcze sabotować, wiecie? Nie.
300. 300 potrzebujemy. To zrezygnuję z werbo. Zależałoby mi na dopaść. Możemy chyba ich dopaść. Tak jakoś to niespecjalnie mi się wydaje, żeby to było drogie do zrobienia. Pójdziemy ogólnie tutaj też jednym szpiegiem, znaczy jednym ninjem do Miyagi. Bo już datę, o właśnie, datę już ma tutaj, jak widzicie, fajną armię. Taką sensowną. I najprościej by było chyba okopać się w tym miejscu i na niego poczekać, wiecie? Albo tymi dwoma armiami złączyć się, bo on teraz, gdzie on dotrze? On dotrze gdzieś tu. Co ja mogę robić dalej? Potrzebuję tych dwóch armii. Na pewno ich potrzebuję, żeby ruszyć na niego jakoś skuteczniej. Bo on sobie nie da rady z taką ilością. To już nawet go na automacie pokonamy. Okej, okay, teraz wy natomiast do Hitachi, przepraszam. Świetnie, żeby tutaj nie było niepokoi. No i jesteśmy wszędzie. Jest okej. Okay. Nie jest to nic, co jakoś specjalnie by mi tutaj utrudniało. Co najwyżej mogę jeszcze tego Metsukę faktycznie przerzucić gdzieś tutaj, żeby nadzorował miasto. Tu już naprawiam. Czy gdzieś jeszcze coś płonie? Coś, co nie jest naprawione? Tutaj mamy tą stadninę koni zepsutą, ale tego nie naprawię. To jest dość drogie. Tutaj też tego niestety nie naprawię. Zabrakło mi kilku koku. I teraz pytanie. Hattori, czy może jednak byśmy chcieli rozejm? O! To by było super. Bo wiecie co? Mi to da czas na umocnienie tej pozycji. A ja nie jestem pewien, że ja wygram bitwę o Mino. Chyba, że mi dasz pieniądze za to. Nie. Też nie. 500 albo 200, powiedzmy tak. On też nie jest pewien, czy zdobędzie Mino w takim razie. Dobra, 200 mi dacie. A mam lepszy pomysł. Umowa handlowa w zamian. I 300 koku. Dadzą 300. 400. Naprawimy sobie farmy dzięki temu. Super. 450. Albo 500 jeszcze raz, bo może coś tam się zmieniło. Nie. 450. Nie. No to w takim razie 400 zwykłe. No ja pierciu. Jezu, jak to jest niewygodne. 400. Dobra. Honma może jednak. Nie do przyjęcia. Szkoda. Mamy po prostu handel dzięki temu. Mino jesteśmy w stanie w takim razie ulepszyć w następnej turze. To możemy sobie naprawić dzięki temu. I oni dobra. Są na plus, że zdobyli Shinano Północne. Mnie to wisi i grzeje. Ja teraz umocnię się w Mino, zrobię sobie tutaj drugą armię, prawdopodobnie cały Hashigaru. Ja ich zaleję Hashigaru, wiecie? To będzie moja taktyka. Tu będzie kolejna armia Hashigaru. I prawdopodobnie zwerbuję tutaj jeszcze jedną armię Hashigaru, więc trochę będę stawiał na tą śmieciową armię, ale jest to bardzo skuteczna taktyka na tym poziomie trudności. Teraz, co będziemy chcieli zrobić dalej? Możemy próbować ich tutaj właśnie jakoś zatrzymać z tej Fukushimy. Bo teraz pytanie, gdzie on pójdzie? On może pójść tędy, próbować zaatakować. Ja jestem w stanie go tu kontrować, co prawda. Albo starać się go może jednak sabotować. Jeżeli się go uda sabotować tutaj, no to go dopadniemy. Sabotowanie wrogiej armii. Super. No to w następnej turze w takim razie przestają istnieć. A to mi pozwoli ruszyć dwoma armiami dalej na północ Japonii. Okej. Okay. Technologie 4. Bardzo dobra tura. Naprawdę, taka dużo wnosząca i dużo dająca. Szlak zablokowany, Hattori wynegocjowano pokój, okej. Okay. Czekamy też, aż nasz syn dorośnie. Tyle było z wasalstwa, nie? Po prostu tak kurwa mać. Tak kurwa mać, nieprzewidywalne. Dobra, mam jakieś tam siły, więc... Ale znowu, nie? Jeden problem zażegnany, drugi się pojawia automatycznie. To jest tak denerwujące. Autentycznie to jest denerwujące. Poszli północną drogą. Dobra, no to ja sobie może tą Miyagi tam przeoram. Nie, czy dam radę
wszystkie te cztery prowincje, zanim on tutaj się gdzieś, nie wiem, wykosi albo wydobędzie z najbliższej dupy szatana Belzebuba japońskiego, ale no zobaczymy. O, proszę. Kida Patakem jeszcze wypowiada wojnę. No i bardzo ładnie. Prosimy, zapraszamy. Utracono prowincję Shimosa. Klęska armii. Czegoś tam. Ale oni teraz powinni być bardzo niehonorowi w takim razie. Bo zdradzili wasalstwo. A ja może nawet się uda, że ich przekupię. Ja chyba nie uda się, ale... 4000 bym potrzebował. To nie. Do tego nie zdobędą. Ale... Dobra. Ja pierdzielę. Muszę się pozbyć, a później wrócę ewentualnie. Już się bałem, że znowu pójdziesz w drugą stronę, wiesz? Tak niepewnie się czuję, wybierając te kierunki ataku. Dobra. Załatwione. Teraz pytanie za 100 punktów. Co robimy realnego w tym miejscu, co nam pomoże? Czy ja mam tu jakiegoś ninja w okolicy? Bo tego na pewno nie przejmą sagami. To jest absolutnie wykluczone. Mamy tu onabushi, są kobiety, generalnie z naginatami. Taka elita, elita elit, jednym słowem. Możemy postarać się tutaj zrobić, słuchajcie, jeszcze raz, 2, 3, 4. Zacząć werbować tutaj po prostu armię, którą no, pójdziemy dalej. Teraz stąd też spróbujemy po prostu stanąć w tym miejscu. No i jak najszybciej ich tam, może nawet na tym moście. Nie mamy generała, ale jesteśmy w stanie się bronić, to skutecznie. Są niezadowoleni? Myślę, że za chwilę będą zadowoleni. Zbudujemy tutaj spelunkę. Znaczy tak, spadnie niezadowoleni ze względu na opór wobec najeźdźcy. Mamy 1000 jeszcze do wydania. Musashi prawdopodobnie zdobędą, to my możemy zająć Shimosa. Ma dużo generałów, to mnie akurat będzie przeszkadzać troszeczkę. Nadzoruj armię? Nie, ja chcę, żebyś ty się tam udał. Nadzoruj miasto, pięknie. I teraz co robimy tu? Tych przerzucimy sobie w takim razie w to miejsce. I Dabatake nie jest wielkim przeciwnikiem i nie jest bardzo groźna. Naprawdę nie dotarłeś tam? Dobra, stąd sobie zabierzemy ludzi. I lecimy aktualnie do tej może jednej z droższych prowincji, lepszych. Tutaj nadzoruj to miasto, świetnie. Mamy ninja też. I ninja może się uda mu tutaj, nie wiem, sabotować port. Ten sojusz z Hattori, znaczy rozejm z Hattori nie będzie długo trwać, ale... Powiedzmy, może się przydam później. Nieudany sabotaż, ale może co, level up? Tak. Prezydent potrzebny podczas zamachu, że ucieknie po nieudanej akcji. Bardzo dobre, jeden z lepszych perków. I damy oczywiście sobie zabójstwo. Koszenie generałów jest bardzo przydatne. Dobra, jeszcze jest 800, słuchajcie, 23. No nie jest zły wynik. W Kai można by... Nie wiem, czy tą lekką jazdę nie zwerbuję. Choć oni są absolutnie do dupy. Czyli miałbym być szczery. Shinano. No tu ich nie zatrzymam na bank. Tymi mnichami to na razie sobie weźmy po prostu dbaj o miasto. Tak samo. Możemy tylko przerzucić tu. Weźmiemy sobie Metsukę też. No i tu będziemy ich starać się zatrzymać. Ile mamy jednostek? Raz, dwa... Bo mi się przeskakiwa w jedną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ok. I garnizonowo. 17, 18, 19. Więc jeszcze jeden mogę mieć. Będzie to oddział Ashigaru z Yari. Mogę mieć jeszcze jednego ninja w tym miejscu. Ciebie też zabiorę. Nie mogę mieć więcej tych agentów. Więc powiedzmy, że ja bym go sobie, słuchajcie, dodał do jakiegoś... do jakiejś armii. Może na chwilę do Kai pójdziemy. I ten Metsuke ma jakiś poziom. Albo nawet nie rozdałem mu podstawowych perków. Podczas aresztowań, represji w prowincji, może aresztowania się teraz bardzo przydają.
Zwalczanie szpiegów i... Nie, dobra, idziemy do zwalczania szpiegów. Będziemy go budować pod walkę z innymi takimi niemilcami. Okej, i teraz pytanie, czy on będzie chciał pójść na Kai, czy na co? To ja w takim razie w Kai też zwerbuję jeden oddział, żeby troszeczkę ich wzmocnić. Ale bardziej się spodziewam na to, że on się cofnie i będzie starał się nas zaatakować tu. Tak mi się wydaje. Wtedy ja wzmocnię rejon Musashi. Tymi oddziałami. A teraz, ja mam wrażenie, że on idzie tędy, wiecie? Nie wiem, czy ta armia będzie mi w takim razie bardzo potrzebna w tym miejscu. Choć zniszczenie Hojo, o Jezus Maria, tak. Dobra, nie, to ja idę tam. Bo ja chcę to Hojo po prostu już przeorać. Autentycznie. Nie mam ochoty już na nich patrzeć. To jest coś, co mnie autentycznie będzie doprowadzać do białej gorączki. Zobaczymy, gdzie on tutaj poszedł, tą armię, wiecie? O, mamy tutaj go na przykład, fajnie. Dobra. Czy ja mogę mu coś tu zrobić? Na przykład sabotować bramę zamku, albo cokolwiek. Żeby level up zdobywać, cały czas level up. Nieudany sabotaż. I przynajmniej, o widzicie, teraz mam przynajmniej wywiad, który mi powie dosłownie wszystko na ten temat. I co on ma? Nie ma generała, bardzo dobrze. My za ile tur będziemy mieli technologię? Za 2. Rada rodzina, syn, ma 9 lat. Powinien już sięgnąć za miecz, jednym słowem, a nie się obija. Ale zobaczcie, jak Hojo szybko nas przede wszystkim tutaj... O! Interesujące, dobra. No idź na Kai, proszę bardzo, idź na Kai. Mnie osobiście to, że idziesz na Kai, zupełnie nie przeszkadza, bo nic z Kai nic nie zdobędziesz. Nawet jeżeli by przejęli Kai, no to ja mam czas teraz na ściągnięcie tej armii, która się cofa. Przez Fukushimę. Przepraszam, nie przez Fukushimę, tylko przez Hitachi. Ty szujo jedno. Na palcie wbije, jak Vlad Palownik. Ale dobra, stanie bardzo, słuchajcie, bardzo mi się podoba, jak to zrobił, bo on stanie aktualnie w zimę, gdzie potraci ludzi. Dobra, kitabatakę tam gdzieś. Kitabatakę. Utraconą prowincję. Ida. Sabotaż. Klęska armii, blokada portu. Osądzono i stracono. Tak, morski szlak handlowy, panie, wszystko się pali. Pali w ogóle. Dzieci płaczą. No dobra. To my robimy chyba taki myk, że... Właśnie się zastanawiam, wiecie, co teraz zrobić. Czy... starać się zatrzymać gdzieś tu? Bo tu mamy... No jakiś tam, powiedzmy, będziemy mogli im tutaj postawić już opór, wstawić opór. Co robimy dalej? Ja bym chciał... Nie wiem, czy zwerbujemy więcej, po prostu teraz już profesjonalnych żołnierzy. Ale przydaliby się. Jakieś tam podstawowe, słuchajcie, te oddziały, samurai... Myślę, że już tak. Trochę, żeby było więcej profesjonalistów. Tutaj dojdziemy za jedną, dwie, aż trzy tury. To jest trochę dużo, ale mogę teraz... Jak to wygląda? Oni są zadowoleni, okej. Okay. Tu nie są zadowoleni już. Sprawdźmy, jak to wygląda. Wiecie co, to ja tu wstawię sobie Metsukę. Teraz zaatakuję tutaj Shimose. Żeby nie miał szans werbunku. I zrobię to ręcznie, więc wrócę do was za chwilę, bo tymi łucznikami po prostu skoszę mu te oddziały. Jep, załatwione. Straciliśmy tylko trochę jednostek od wieżyczek. Bo mały zamek, ale ma już wieżyczki. Dobra, zakończę bitwę. Przy okazji zrobiliśmy to tak, żeby nie niszczyć samej bramy fortecy, ani tam żadnych rzeczy, więc... Natychmiast będzie gotowa do użytku i mniejszy będzie też opór wobec najeźdźcy, na czym mi zależy. Pokojowa okupacja jak zawsze i będziemy mogli sobie dowerbować od razu kolejny oddział i ruszyć na Kazusa. A ci prawdopodobnie oni zdobędą Kai. Tutaj to nie jest żadną wiedzą tajemną, że zdobędą, ale, przepraszam bardzo, ale raczej już nie wykorzystają. No i tu będziemy musieli się niestety, ale mocno bronić. Dodatkowo, Kitabatake jest w tym oto regionie. Dodajmy sobie od razu jednostki. Więcej nie będziemy dodawać, żeby mieć tutaj garnizon, bo to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, nawet nie wiem, czy nie ma za dużo, 16, i 4 z tego, świetnie, no i jest okej.
Nawet można by tutaj zamek postawić jeszcze większego poziomu. Przy okazji, tu się znowu coś popsuło. Czemu to takie drogie wszystko do naprawy jest? I tak więcej pieniędzy nie mamy. Co ja bym tu chciał jeszcze, powiedzmy, zrealizować? No nie wiem, ta armia zostanie, jest tutaj cofana. Nie jestem pewien, czy to jest adekwatne do zapotrzebowania. Ewentualnie możemy później wymienić sobie, weźmiemy tych samurai, których będziemy mieli tutaj zwerbowane i dodamy ich do tych armii. Natomiast, no, pierwszym celem datę, jaki tutaj na pewno będzie zrobiony, czy cokolwiek zrealizowany, to on może będzie chciał przejść i tą Fukushimę zająć. Bo na razie to jest. Na razie jest spokojnie, ale ja nie daję głowy, że tak będzie dalej, prawda? Więc puścimy sobie teraz turę i zobaczymy, co się będzie działo. Musimy na pewno obronić Shinano Północny. Nie dotarł. Yusugi mi pomoże. Okej, dwie duże armie. No to teraz Ikoiki może mieć problem. Bo mój wasal się wreszcie postarał coś zrobić. No patrzcie. Nawet możemy to zrobić na automacie, szczerze powiedziawszy. Yusugi mi pomogło. Wow. No spoko, czas zaoszczędzimy. Bo to jest to już dużo takich bitew było, więc nie ma za bardzo sensu. Ale fajnie. No dobra. To ja pozwolę Yusugi sobie, wiecie, trochę popchnąć prowincję. Niech on sobie to przejmuje. Tam są niepokoje religijne, tam są inne rzeczy, więc jak najbardziej. Ja będę z tego zadowolony. I co my tu mamy? Mistrz sztuki. Zawzięte drążenie do wiedzy zwiększył naszą możliwość opanowania zarówno sztuki cywilnej, jak i wojskowej. Znaczące postępy. Zwiększa szybkość opanowania wszystkich sztuk o 50%. Aż 8 tur! What the fuck? Jakie zajebiste. No to jak 8 tur, to ja przepraszam bardzo, ale w takim razie to ja sobie od razu może pójdę. Może być droga miecza nawet. Celność dla wszystkich łuczników by się przydała. Bo dużo tych łuczników korzystamy, a oni są zajebiści. Bo przez 8 tur, co my będziemy w stanie? Chyba, że moglibyśmy pójść tu, do Chinido, żeby mieć więcej pieniędzy. Dostarcza żywności 2, zwiększa dochód z handlu. Też nie głupie. Mnisi wojownicy są bardzo dobrym wyborem, też tylko trzeba mieć klasztory. Wiecie co, my jednak w te włócznie, cały czas w te włócznie idziemy najmocniej, więc ja sobie zrobię drogę włóczni w tym czasie. Dzięki temu, dzięki tej technologii. I teraz mamy tak, mamy 2000 na plusie, fajnie. I mamy chyba wystarczająco, słuchajcie, dużo czasu, żeby zaatakować tutaj Kazusę i wyeliminować Hojo z gry, zanim przejmie Kai. Bosko. Nie no, poważnie? Wow. No to sobie zrobimy na automacie już. I chyba Hojo wypada z gry, bo traci ostatnią prowincję i cała ta armia, która poszła na Kai, właśnie może się rąbać. I ona przestaje istnieć. Tak jest. Pokojowa okupacja. Dziękuję bardzo. Potężny ród przestaje istnieć. Hojo. Dziękuję. Postoję. Dojo Naginat. Do widzenia. Warsztat machin oblężniczych. Nie. To jest absolutnie niepotrzebne. Tutaj robimy sobie spelunkę. I nawet bym, szczerze powiedziawszy, ulepszył targ, ulepszymy żywność i podzielimy ich jakoś, bo tak, tu jest minus 3, ja naprawiam to, naprawiam, minus 3, więc damy sobie tam raz, dwa, trzy oddziały, żeby przeszły od razu w tą stronę, a my tą armią, słuchajcie, cofniemy, bo to datę trzeba rozgromić do końca. Tutaj... W sumie niech się werbują. Mnie to osobiście nie przeszkadza, że oni sobie tutaj siedzą i werbują. Co my tutaj mamy jeszcze? Giełdę ryżu. Okej, okay, zbudowano. Ile będzie? Właśnie tutaj jeszcze te kolejne prowincje się ulepszają. Ale no to pięknie, żeśmy to rozegrali, słuchajcie, tutaj, bo naprawdę. Co ja mogę jedynie zrobić w tym miejscu, to trochę mu pomóc i wpierdzielić po prostu tej armii. Może generał się pojawi, nie wiem. Byłoby miło. Pięknie.
A to znacznie też utrudni zadanie Sado, bo Sado jest naszym wrogiem i żeby nas skutecznie zaatakować, to musiałoby, słuchajcie, nie będę szedł na Hidę, niech on sobie weźmie tą Hidę, to musieliby zająć wybrzeże, a wybrzeże będzie chronione przez Yusugi. I pięknie, to możemy sobie naprawić. Czy jeszcze gdzieś mam coś do naprawy, co powinienem robić? Na razie nie. No tutaj zgromadził spore te siły, faktycznie. Ale my możemy go sabotować za każdym razem. Masa, po prostu masa samurai. Dobra, ale my będziemy mieli zajebiście doświadczonych generałów, plus też całkiem sporo siły. No, i to też tak nawet takie doświadczone. Fajnie. Okej, okay, co robimy z tej strony? Tu niestety tego jeszcze nie naprawię, bo cały czas mi brakuje pieniędzy. Kidabatake chyba przestało istnieć. Bo Kidabatake zostało zniszczone przez, przepraszam bardzo, Hattori. Tak, super. No to nie mamy już problemu. Fajnie. No to teraz będzie trzeba zrobić tak. Zrobić generalnie dwie wielkie armie. Nawet może być Ashigaru. Powiedziałbym szczerze, że Dojo Naginat bym tutaj chętnie widział. Plus w tym miejscu na przykład Dojo Samurai z mieczami. Byłoby sensowne. No i ładnie się, słuchajcie, się sytuacja klaruje. Straciliśmy jedną prowincję ogólnie, ale zaczynamy przejmować tutaj dynamicznie. Południe przejęliśmy całe, więc jest spoko, damy radę. Nie panikujmy, będzie dobrze. I przy okazji zakończymy turę. Sprawdzę, wykryto naszego ninja, gdzie? A, w tym miejscu, spoko, może być. Sabotuj, na nic mnie nie stać. Zwerbowano wojowników w Shimosie. Shimosa to wiem, gdzie była. Może przestaje. Shimosa to jest tu. I ta batakę przestaje istnieć. No do i bardzo fajnie. Dobra, kończymy. Wrogowie nam się, słuchajcie, wykruszają. I on sobie teraz powinien właśnie przejść, żeby odbić te północne prowincje. I może, jeżeli się poszczęści nam, ale to jest na zasadzie może. Yusugi zniszczy Ikoiki. A wtedy my zniszczymy Yusugi. To jest na zasadzie, że spuszczamy dwa psy wściekłe, dwa religijne psy, które się zagryzą i dobijemy tego, który będzie słaby. Bardzo proszę. Wow. Widzę, że dosłali kolejne pierdoły. Jak najbardziej. Wspomożemy go. Zależy mi na tym, żeby on poszedł dalej. I Koiki strasznie durnowatą rzecz zrobiło, że zaatakowało nas. Znaczy, oni się nie spodziewali chyba, że stoi tam armia naszego wasala. Więc to była chyba jedna z lepszych decyzji, którą zrobiłem. Dobra, tu mamy jednego. Próba sabotażu. Właśnie, mu się wreszcie coś nie udało. Blokada portu. Rosną niepokoje w Shimosie. Co za, będziemy to robić? No wreszcie cię mam. Dobra. I zobaczmy tak. Prowincje, przepływ czas nadzorowania armii. Represje damy. I damy aresztowania. 44% szans, próbujemy. Nieudane aresztowanie, szkoda, ale mamy tutaj drugiego lepszego. Dobrze, że to jest darmowe. O ile ty masz? Sporo. I on mi cały czas tutaj niszczył te rzeczy, mnie denerwował. Próbuję go ściąć. 63% szans. Nieudane aresztowanie, no patrzcie, teraz będzie mnie ten... tępić trochę. Tu już są zadowoleni i tu też są zadowoleni. Fantastycznie. No to co? Budujemy oczywiście tak jak zwykle. Targ, więcej pieniędzy, spelunka. To da po prostu zadowolenie. W tym miejscu tutaj podobnie. Targ. No i na inne nasze raczej rzeczy nie stać. I co robimy tu? Powiem tak. Chętnie do tej wojny ściągnąłbym sobie wszystko, co mam jeszcze w tej armii. Tylko trochę to długo będzie trwało. Ja bym się w sumie też nie obraził, gdyby on chciał mnie tutaj zaatakować. Wyjdziemy. Okej, okay. Są zadowoleni? To nawet bardzo. Dokąd ty jesteś w stanie dotrzeć? Powiedzmy, że spotkajmy się... Bo dobrze by było, wiecie co, troszeczkę sobie podmienić wojsko. Żeby jednak Daimyo miał najpotężniejsze. Robimy tak. I zróbmy... O, na przykład wymienimy sobie raz, dwa, trzy na raz, dwa, trzy, cztery. Co jeszcze zrobimy sobie?
Raz, dwa, trzy. A, czekajcie, bo ja nie z tej strony w ogóle wymieniam. Naginaty bym chciał mu dać. Żeby ta armia była bardziej doświadczona. To nawet możemy zrobić taki myk, że... Raz, dwa, trzy. Pięknie. Wymienimy ich. I tutaj tych bardziej doświadczonych, czyli wymienimy sobie tych niedoświadczonych. To jest te 3-6 oddziałów kontra raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Może być. W ten sposób. I teraz ta armia jest już zdecydowanie no, sensowniej skonstruowana. Mamy te 4 oddziały łuczników. Ja bym nawet powiedział, że weźmiemy ich więcej. Weźmiemy jeszcze tego. Mamy raz, dwa, trzy i sześć oddziałów, 7 oddziałów Ashigaru. Aż tyle nie chcę. Weźmiemy tak i jeszcze weźmiemy sobie jeden oddział łuczników. Super. No i maszerujemy dwoma armiami. On prawdopodobnie też będzie chciał iść dwoma armiami, ale my mamy szansę go sabotować. Spróbujmy. Sabotaż będzie kosztował, jest drogi, tutaj i tutaj, ale czy ja jestem w stanie na przykład dokonać zamachu? Próbujmy, bo skoszanie mu tych generałów to będzie zajebiste. Nieudany zamach, a ten drugi? Na przykład, żeby tobie się jeszcze próbować. Zobaczmy, uda mu się? No, udać się czy nie udać się? No, czemu ja nie mogę? What the fuck? Że nie podejdziesz? Serio? Jezu. Ach, nieważne. Dobra, co my tu możemy sabotować? Coś, co po prostu jest w miarę proste. Żebyś tam nie zginął głupio zgin. Sabotuj, 33% szans na sabotaż. Dobra, to jest tańsze, więc może szkołę szermierzy. Nieudany sabotaż, ale może level up? Tak. Dobra, udało się. Czyli będziesz skuteczniejszy. I co dostaniesz? Podczas zamachów podstępczość, nawet podstęp i mamy 10% szans do tego, że ninja uniknie wykrycia po nieudanej misji. Wolę zamachy i tu też damy mu zamachy. Będziemy starali się skosić mu tych generałów i nie dopuścić do tego, żeby ktokolwiek dowodził tą armią. Mamy jeszcze trochę pieniędzy. Myślę, że... No tutaj będzie trzeba zwerbować więcej samurai z mieczami. Zdecydowanie więcej. I na razie puścimy sobie turę dalej. A, i przede wszystkim jeszcze mamy tutaj, słuchajcie, możliwość Yokimetsuka tajbisty. Dobra, co tu robimy? Co to daje mi? Podczas nadzorowania miast, po nieudanej akcji, 3% zasięgu ruchu na mapie kampanii, nie. Przekupstwo, szans na ucieczkę. Ja bym chciał ci dać aresztowanie szpiegów, przebiegłość podczas aresztowania. I próbujemy go tutaj wyrzucić. 78% szans. To jest jeden z moich najlepszych Metsuka aktualnie. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Co robimy dalej w tym miejscu? Ja w Mino będę prawdopodobnie robić sobie po prostu zwykłych Yari. Najzwyklejszych. I chyba to by było na tyle. Zobaczmy, czy Honma jak zwykle. Rozejm? Nie. Ktoś potencjalnie do handlu? Shioni tylko. Zastanawia mnie to, że w ogóle zachodnia część Japonii, czyli geograficznie południowa, nie ma jeszcze jakby takiego dominującego klanu w tamtym regionie. No i pięknie. No i sobie idźcie, fajnie. I walczcie z tą wiarą Ikkoiki. Może to, słuchajcie, naprawi sytuację, że nie będziemy musieli się aż tak upierdzielać. Hello, dobra. To wiecie, co my możemy zrobić? Jak oni idą tamtędy, to my możemy się rozdzielić, bo dwie armie będą mnie szturmować. Fukushima nie wiem, czy jest mocno tam fortyfikowana, czy też nie. Ale będziemy w stanie zrobić zasadzkę na nich. Sabotaż. Tu też. Próba zamachu. Niedobrze. Gdzie była próba zamachu? Tutaj. Próba sabotażu. Boże, wszędzie mnie sabotują, wszystko chcą mi niszczyć. No to... Staramy się go aresztować i staramy się go zamordować. W tej kolejności. Wróg osądzony i stracony i zamordowano cel. Ha, ha! Pięknie! Zrobiłem to idealnie.
Tutaj naprawmy. Wiecie co, to też naprawmy i targu nie naprawię, ale coraz droższe te naprawy się robią niestety. Kolejny oddział tu. Werbujemy i znowu nie mam pieniędzy. Fajnie. No dobra, to teraz pytanie. Ja raczej zostawię sobie tą armię tam. Nie będę ich wykorzystywać. Teraz tak, tego Metsukę przerzucimy sobie na północ, żeby szedł z tą armią. Teraz pytanie, bo oni... Jak to może być? Czy Fukushima... Bo Fukushima jest słaba. My możemy stanąć w tym miejscu i zająć Miyagi i Uzen. Ewentualnie jedną armię. Właśnie... O co mi chodzi? Bo ja tutaj mogę spróbować zrobić, słuchajcie, na nich zasadzkę. Jeżeli zasadzka się nie uda, to będziemy w lekkiej dupie. A jeżeli się uda, to absolutnie żeśmy ich zorali. Tak w skrócie. Wykonaj zamach, to się nie uda. No dobra, ale... Może się go uda wyprzedzić trochę. Bo on tu nie ma żadnego ninja chyba. Dobra, słuchajcie, próbujemy. Próbujemy to robić. Po pierwsze, jak się nie uda, to będzie problem, ale jak się uda, będzie ciekawie. I tutaj tak samo. Dwie armie, które są w stanie zrobić zasadzkę. Super. Jak on w to wpadnie, ma przejebane. W skrócie tylko, nie? Tak delikatnie ujmując. Próba sabotażu, znowu szkoła szermierzy. Nieudany sabotaż, ale przynajmniej tam wykorzystaliśmy to ostatnie koku, które mieliśmy. Ile do kolejnej tury? Dwie... Znaczy do kolejnej technologii dwie tury. Mój syn ma już 10 lat. Natomiast dyplomacja. Znowu będę zastanawiał się, czy on ma... Patrzcie, no po prostu uwielbiają nas Yusugi. Dzięki nam się odrodzili i dzięki nam jeszcze będą prosperować. Przy oni wrogość, ale może jednak umowa handlowa? Jezus Maria, co jest nie tak z tą umową handlową? Ludzie. Może dlatego, że my handlujemy zarówno z Czosu KB, a oni mają wojnę z Czosu KB. No, mnie to osobiście nie przeszkadza, że z nimi handlujemy. Nawet bym powiedział, że się cieszę. To wiecie co? To przerzućmy tą armię. Tutaj mamy sporo tych jednostek. Tutaj. Do Mino. Idziemy w tym kierunku. Zaczniemy ich tam wzmacniać. Chciałbym mieć tutaj naprawdę duże siły. Bo w innym przypadku to będzie kiepsko wyglądało. No i puszczamy. Zobaczmy, czy Takeda wpadnie w naszą zasadzkę. Zabawa się też zacznie w momencie, gdy Shogun uzna nas za globalne zagrożenie. Dobra, czyli co, on na mnie zrobi zasadzkę teraz? Serio? Ale mamy ninja, więc powinniśmy ich wykryć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Próba omamienia. Będziemy sobie z tym radzić. Agent wyzdrowiał. Super. Gdzie jesteś? Próba sabotażu. Okej. Okay. Gdzie? Tutaj. Więc będzie widoczne. Armia sabotowana. Gdzie? Chętny do służby. Jezus, tak. Dawaj go. Przychylność dla kupców. Proszę, proszę. Możemy zrobić albo plus 25% dochodu z handlu, 5% natury rozwoju miast we wszystkich prowincjach, albo stare zwyczaje. 10% zamożności wytwarzam we wszystkich prowincjach. 2 do zadowolenia. Z handlu to my tak średnio mamy, ale ten plus 5 do rozwoju natury byłoby miłe. Niech działają. To nam da prawdopodobnie trochę więcej. Więc tak, mamy tutaj gościa, to najpierw spróbujmy go skosić, słuchajcie. Tego ninja tutaj postaram się załatwić, ale ewentualnie, przepraszam bardzo, nie. Nie będziemy starać się go załatwić, bo mamy 700 i zobaczmy, co się dzieje tutaj. O, tu, proszę, proszę, proszę. I teraz kluczowe, jeżeli by nam się udało... On chyba stanął za daleko. Tak, za daleko, słuchajcie. Wow.
Zróbmy tak. My możemy stanąć tu. Pięknie. Sabotować się tej armii nie da, ale mogę próbować wykonać zamach. Czemu by nie? Jeszcze go spróbujemy osłabić. Nieudany zamach. Szkoda. Drugi? Sięgniesz? Nie. Ale mogę próbować znowu zrobić szkołę szermierzy. Udany sabotaż. Super. No to level up. I teraz atakujemy tutaj, dostając prawdopodobnie posiłki. Ale on też dostanie, czy nie w końcu? Nie wiem. Nie dostał! O, słuchajcie, super. No to nie, to robimy na automacie. Nie chcę, to jest po prostu armia. Dużo było już bite w tej serii, więc już chcę trochę to przyspieszyć, wiecie, tam gdzie można. I to jest punkt zwrotny w wojnie właśnie z Datę. Dokładnie, to jest punkt zwrotny. Pięknie. Nawet możemy chyba dalej jeszcze zaatakować go. Tak mi się wydaje. Prawda, gro? Nie wiem, spróbujmy. Nie, że to się uda. Chyba się nie uda, choć może. Teraz. Chyba tak, zobaczymy. Tak, udało się. O, jak miło. Jest to miód dla moich uszu. I oczu. Ragnar, nakładasz sobie miodu do oczu? Cicho. Doskonale. Super. A w następnej turze przejmiemy w takim razie jego dwie prowincje. Nioch. Pięknie. Zajebiście. No to po prostu jestem tutaj dumny. I jeszcze wstawimy sobie Metsukę, który będzie nadzorował tą prowincję i Datę przestaje istnieć, a zrobimy flotę, atakujemy Sado. Dwoma armiami, moi drodzy. Okej, okay, kolejną rzeczą, którą chciałbym tu zrobić, to trzeba byłoby tego gościa skościć jakoś, ale chyba to nie będzie takie proste. Więc zobaczmy, co tu mamy. Za jedną turę będziemy mieli drogę włóczni, fajnie, to ja mam jeszcze trochę pieniędzy. I te pieniądze, słuchajcie, to my sobie przerzucimy i przeznaczymy na pewno do... Znaczy tak, na pewno nie skusimy tego dziada, bo trochę za drogo to będzie wynosiło. I myślę, że mogę jednak spróbować zbudować tutaj coś, albo powiedzmy, dobra, zorganizuję siatkę szpiegowską. W tym miejscu mogę natomiast stworzyć stajnie, stajnie mnie w ogóle nie interesują. Armia, zróbmy łuczników, jeden oddział. No i tutaj któryś z naszych agentów miałby teraz szansę. Co bym chciał? Miałby teraz szansę na załatwienie tych agentów niektórych. Minus 5 do obniżenia kosztów czynności agenta, do kosztów działań mnicha. Minus 5% do śmierci podczas zamachu, to weźmiemy. Podczas zachęty miast? Nie. Ale podczas zachęcania armii? O, to tak. Zachęcanie armii jest bardzo mocne. To chętnie. Metsukę. Aresztuj go. Wróg osądzony i stracony. Cudnie. No to stąd możemy wysłać jednego też Metsukę. Myślę, że tak samo gdzieś na północ. Tak mi się wydaje. I to może pójdziemy nawet tędy. Żeby się wiecie. Pójdziemy tędy sobie i posprawdzamy. Świetnie. I stąd weźmiemy mnicha. Którego przerzucimy sobie prawdopodobnie gdzieś tu. Albo nie, niech będzie w tym miejscu. Niech on sobie nadzoruje miasto i zachęca armię, która w nim siedzi. Czemu nie? Dobra, jak wygląda tutaj nasz dochód? W miarę dobrze. Myślę, że możemy kończyć turę. No Datę aktualnie przypieczętowało swój los. Że poszło tymi lasami. Mogli, jeżeli by się, powiedzmy, faktycznie przetaczali drogą, to mieliby szansę w walce z nami. Z jednej prostej przyczyny. Mieli lepszą jakością armię. Wypowiadano wojnę. Hattori. Szoguna Tashkaka. No trudno. Bierzemy ich. Yusugi są po naszej stronie. Świetnie. No i teraz widzę, że już się poczuli na tyle pewnie, że my teraz możemy wejść, słuchajcie, z Shinano Północnego, żeby zdobyć Shinano Południowe. Traktat pokojowy. Nie. Mowy nie ma. Niech dojedziecie to Yusugi.
Jezu, gdzie tu jedzie? Sabotaż. Zerwano umowę z handlarzem z Hatorii. Droga włóczni gotowa. Super. Bo ja teraz tutaj właśnie ściągną już nawet niedaleko jestem. Idziemy, pięknie. Mamy co prawda tysiaka tylko. Czy to wystarczy do sabotowania tej wielkiej armii? Wykonaj zamach, sabotuj armię. Wykonaj zamach. 54%. Bierzemy ich. Bierz ich, tygrysie. Jeżeli udałoby się ich jeszcze tutaj sabotować, to panie, panie, to urodziny moje po prostu. Zamordowano cel. O, genialnie. Są bez armii? Bez generała? Tak! Są bez generała. Zajebiście. Jest to dość silna jednostka, ale my teraz możemy zrobić sobie coś takiego. Siup. Dajemy im mnicha. Mnich będzie bardzo mocno zwiększył tutaj morale. Jak teraz sobie podejdziemy, zobaczymy. Morale, zobaczcie, jest zwiększone praktycznie o drugie tyle. I raczej nie damy rady ich tu tam dobić, ale możemy sobie wtedy odbić tą prowincję, jeżeli będzie taka wola. Świetnie. Co tu się jeszcze dzieje? Czy my mamy szansę w ogóle tutaj obronienia tej prowincji? Myślę, że tak, że mamy szansę. Ale ja bym się nie chciał ruszać z Owarii. Nawet jeżeli mi przejmą Mino, słuchajcie, to dla nas będzie prościej zająć Mino i coś tam starać się przynajmniej uzyskać z ataku na nie, niż sytuacja, w której rozbije się o Mino i zaatakuje mi zaraz Owarii, bo Owarii jest jednak cenniejsze. Weźmiemy sobie kolejnego ninja, żeby mógł patrzeć, co jest na terenie Kidabatake. No i wracamy tutaj na tereny Date, moi drodzy. Bo tutaj czeka nas największa właśnie nasza ofensywa aktualnie. Weźmiemy sobie też stąd naszego agenta, który prawdopodobnie dodamy go do, słuchajcie, zwiadu armii. Tu mogę sobie przerzucić go już dalej. Zobaczmy, czy tam się coś w ogóle kryje. Mogę to uszkodzić? Nie, chyba nawet nie opłaca się. Zobaczymy sobie. O, tutaj zróbmy sobie tak, żeby ich jeszcze sabotować. Żeby nie zdołali dotrzeć. Nie uda na próba dywersji oczywiście. Nie jesteśmy w stanie ich przekupić, ale w następnej turze będziemy w stanie przynajmniej dojść. Słuchajcie, no to sobie zróbmy tak. Nadzorowanie armii. W następnej turze zostaniemy w Uzen, a ta druga armia przejmie Miyagi. Pięknie. I chyba to by było na tyle, patrząc na rzeczy. I przepraszam was na chwilkę. No już jestem, moi drodzy, był dzwonek do drzwi, musiałem sprawdzić. Powiem szczerze, że bardzo mi się ta kampania podoba, choć jest upierdliwa nieprawdopodobnie. Powoli zaczyna się to wszystko przechylać jakby na naszą stronę pod kątem zwycięstwa po prostu w kampanii. Przypominam, że mamy ustawiony jakby wytyczne na przejęcie całej mapy, czyli dominacja, więc tak czy siak czeka nas, słuchajcie, tutaj starcie z każdym przeciwnikiem, jakiego tylko będziemy mieli. Jesteśmy w ogóle uznane. Za chwilę będziemy straszliwi i nas będą chcieli tutaj zmiażdżyć. Sława. Posiadane prowincje, tylko nie wiem, czy to jest od 18 czy 24 prowincji jesteśmy. Absolutnie nielubiani przez szoguna i wszyscy nam wypowiedzą wojnę. Tego nie jestem w stanie na razie zdefiniować, czy w jakikolwiek sposób sobie określić. Natomiast patrzę, czy ja coś jeszcze tutaj miałem zrobić. Ewentualnie, wiecie, to koszenie tych agentów na przykład jest bardzo przydatne. Tego Metsukę bym sobie nawet stąd też zabrał, jeżeli byłaby taka wola. Bo tu mamy niestety, ale coś, co nam ciągle nam niszczą, no. Trochę mnie to denerwuje. Ewentualnie tego Metsukę. Nie, no dobra, faktycznie, słuchajcie. Czy jak ja wyjdę stąd... Myślę, że nie, mamy zamek, represje, wszystko jest spoko. Przejdźmy na razie tutaj. Nadzoruj to miasto. Nie powinno być źle. No i dalej, plus 7, fajnie. Bardzo dużo nam daje honor, daimyo. Okej, teraz można sprawdzić. O, zobaczcie, 5. Widzicie, było 7-5. To tyle. 2 do represji daje samo przebywanie tego człowieka w tej prowincji. I to jest właśnie to, co wtedy się złapałem, że niestety, ale mi trochę nie pykło z moim planem. Okej, stąd możemy sobie też zacząć zabierać ludzi. Przypuśćmy do Kai. Z północ. I pytanie, czy stąd też mogę wyjść? Chyba tak. No i super, jesteśmy tu na plus. 2 spelunki dużo dają w takich sytuacjach. Trochę wzmocnimy sobie, słuchajcie, ten region. Szkoda, że też nie można zrobić czegoś takiego, że przetrenujemy, powiedzmy, jednostki, które mamy dostarczane, chociaż tutaj wiecie, żeby na przykład rynsztunek im wymienić. No to co, chyba to by było na tyle. Dalej będę z Honmą starał się zawiązać rozejm, jest nie do przyjęcia. Są średni, więc mają pewnie pełną armię, my jesteśmy potężni. Jeszcze chyba kolejny poziom to jest straszliwy.
Mamy Iko Iki Honme Hattori Date. A Iko Iki, przypuśćmy, zażądaj rozejmu, ale dałby mi dużo pieniędzy za to? Nie. 3000? Nie, to nie jest opłacalne. Niech sobie go w takim razie Yusugi dojedzie. Bo jeżeli ja zawiążę z nim rozejm, to mi się wydaje, że Yusugi wtedy też zawiązuje rozejm, jako że my mamy nad nim zwierzchnictwo dyplomatyczne. Nie jestem pewien, nie pamiętam tych wszystkich zasad wasalstwa, bardzo rzadko z wasalstwa w ogóle korzystam, bardzo rzadko się w to bawię. I to nie jest coś, co jest dla mnie takim chlebem powszednim. O, świetnie, nam tutaj Sadą właśnie. Możemy nawet zażądać, słuchajcie, od Yusugi dojścia, dołączenia do wojny przeciwko Sado, bo oni nie będą utrzymywać tak dużego garnizonu tam. Świetnie, więc wyrzucimy też Hattori z Shinano Południowego, bo teraz przemieścili się dalej. A widzę, że Yusugi wcale nie ma zbytnio łatwej roboty z Iko Iki i nie chce im tego ułatwiać. Iko Iki się znowu umocni, zaatakuje mi tutaj za chwilę mojego Yusugi, bo on będzie słaby. Więc to jest czas dla nas na takie spokojne zażegnanie. A jeżeli oni potracą te prowincje, no to my sobie je odbijemy. Próba sabotażu, gdzie? Armia sabotowana, gdzie? W tym miejscu. No i dobrze. Próbujcie, próbujcie, próbujcie. Ja się postaram. Nie chcę właśnie wykorzystywać może tego pana. Na razie przejdziemy sobie dalej. Oni się tutaj... No i dobra, słuchajcie, teraz my robimy taki myk. Pięknie. Myślę, że możemy to zrobić... Ja to zrobię ręcznie i tutaj w zasadzie też podziękuję wam za uwagę. Albo nie, zobaczmy sobie może jeszcze tą turę do końca. Czy ja chcę to robić ręcznie? Dobra już, trudno. Jedną turę to potrwa, naprawdę nie będzie to... Nie będzie to aż tak bardzo nas bolało. Dobrze, nie poniszczyli mi tutaj niczego, co ja chciałem. Jest spoko. Ten ninja, czy byłby w stanie sabotować tą armię? Sabotowane działanie wrogiej armii. Łohoho, ninja awansował. No to powiem teraz, że trochę będziemy mieli za chwilkę tutaj ułatwioną sytuację. Podczas sabotowania budynku, postać zraniony ninja do rekonwalescencji. Ja chcę w zamachy. Ja zawsze lubiłem te zamachy. Sabotowanie też jest niezwykle przydatne, ale jednak to nie jest to samo. Teraz ustawimy sobie też naszego ninja gdzieś tutaj, żeby obserwował wszystko, co się dzieje. Igę by trzeba było zdobyć. Nawet nie wiem, czy ja na Omi nie powinienem pójść. Czy ja mogę zwerbować jeszcze jednego ninja? Nie. Szkoda. Bo teraz bym się przydał. Dobra, ta armia. Mamy tego generała nieszczęsnego. Fajnie. W ogóle o nim zapomniałem, wiecie? Że tutaj był. Że dostaliśmy. Nie jestem w stanie tego naprawiać. Szkoda. Ten ninja mnie strasznie tutaj będzie denerwować. Ja go muszę stąd załatwić. 65% szans. To znaczy ma doświadczenie z Sukinkot 1. Ale nasz Metsuke jest po prostu niezwyciężony. Zajebiście. I teraz wracam do tego miejsca, które najbardziej mi właśnie jara. Robimy tak. I teraz pytanie. Którą armią, nie? Może tą zaatakujemy. Tą prostszą. Kontynuuj oblężenie. Staniemy sobie tu. Ziup. I teraz, jeszcze raz. Myślę, że robimy to na automacie, żeby było jak najszybciej. Trochę przyspieszyłem. Ale wiecie co, chyba to zwolnię, bo boję się, że zrobię jakiegoś misklika za chwilę. Teraz idziesz Miyagi. Świetnie. Pokojowa okupacja. Cudownie. No i mamy tak, mamy dwóch agentów, jeden ninja. Tego możemy spróbować jeszcze wykorzystać do sabotowania tej armii, żeby się nie uciekli. Sabotowano wrogą armię, super. No i tak, po pierwsze, nie mam pieniędzy na niszczenie, szkoda. Właśnie mi kolejny taktyczny błąd, nie? Ale tak, plac ćwiczeń, nie. Szkoła szermierzy, nie. Stajnia, nie. Plac ćwiczeń, nie. Giełda ryżu, tak. Kolejnego Metsuka będziesz tutaj zwerbować, żeby dawał nam zadowolenie. To na pewno. Teraz, co robimy dalej? Czy ja jestem w stanie cię zabić? I przede wszystkim pokaż mi swoją ojczystą... To już jest Iwate, słuchajcie. To jest ojczysta prowincja Date. Więc Iwate ma... ładnie. Zamek jest rozwinięty. No to super. To w następnej turze na pewno się tam udajemy. Nawet bym powiedział, że zrobimy taki myk, że już ich zaatakujemy, słuchajcie. Żeby się nie wycofali i po prostu idziemy za ciosem. Ujemy póki żelazo gorące.
A, żeś teraz dużo punktów ruchu stracił na tym. Dobra, minus 5. Metsuke jest. Ale myślę, że może tym się jakoś będziemy tutaj wymieniać, żeby ich no, wesprzeć. Natomiast ta armia natychmiast rusza dalej. Tak będziemy robić. Ten ninja, kolejny poziom. Zamachy. No i myślę, że tutaj wam podziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę. Zapraszam też do komentowania i patronata. Jeżeli wam się to podoba, no to po prostu pomagacie mi w ten sposób rozwijać kanał i cały czas utrzymać go na powierzchni. No i zapraszam do kolejnych materiałów, które no, będą jutro. Do usłyszenia. Hej, pa, pa.